Hello, tutaj Teralak55, a to jest Need for Speed World i mój krótki, może nie krótki taki audiolog na temat ostatnich wydarzeń, które zaszły w moim takim życiu, na temat mojego kanału i podobnych rzeczy. Ogólnie będzie trochę opowiadania. Więc może zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz, którą wam pokażę, to jest to, że kupiłem boosty i mam pakiet kart z samochodem za darmo. I chcę wam pokazać, co dostanę. Dobra, już jest jakiś Lexus, super. Boję się, co to jest. Aaaa, kurde no. Co za gówno. Pokażcie, co to mi... co to jest. Niestety drugi raz już nie mogę. Okej. Lexus Collector. Nie miałem ani jednego Lexusa, uwierzycie. To. Dominator! Super. Tak się cieszę z tego samochodu. Ła. Myślałem, że coś super będzie. W każdym razie jeszcze sobie będę tutaj robił i będę wam opowiadał. To był, dobra, pierwsze skreślamy. Drugą rzecz, jaką której wam chcę opowiedzieć, to jest 100 subskrypcji, za które jeszcze raz dziękuję. To wydarzenie naprawdę mnie trochę zmotywowało, ale możecie też zauważyć, że w środku tygodnia zbytnio nic się nie dzieje u mnie, czyli nie ma nowych filmików ani nic. Dzisiaj jest w sumie niedziela, wczoraj miałem trochę ciężki dzień, dlatego także nic wczoraj się nie pojawiło. No ale cóż, o, jest podkit. Wow, ty nawet niezły. Nic się nie działo u mnie na kanale. Nie dzieje mnie na kanale w środku tygodnia, a to dlatego, że jestem w internacie szkolnym. I tam nie mam totalnie warunków do pracy przy YouTubie. Przez co właśnie nie pojawiają się nowe filmiki. Nie pojawia się nic. No. Ale wielkie dzięki za suby. Naprawdę wielkie dzięki. Przynajmniej wiem, że ktoś mnie ogląda. Dobra. Trzecią rzeczą, która was na pewno zainteresuje i o której trochę dłużej będę opowiadał, to jest Lucek i blog. Dokładnie chodzi o to, że tak jakby można by powiedzieć, że współpracuję z Luckiem. No można by tak nawet powiedzieć. Ogólnie mam dostęp do jego bloga, mogę wstawiać tam nowe posty wraz z moim kolegą z teamu Mr. Scientist. No i będę tam umieszczał różnego rodzaju linki, jakieś ciekawe rzeczy, w sumie to co Lucek robił i czasami jakieś ciekawe materiały, które stworzę dla was. Dużo osób pewnie mówi, że to dzięki Luckowi się wybiłem, no w sumie mają w tym rację. Weźcie te setka, nawet 150 aktualnie, to w sumie jest właśnie dzięki blogowi. Ale jeśli komuś się nie podoba, no to niech mnie w ogóle nie subskrybuje, nie? Subskrybujecie mnie w końcu, dlatego że wam się podobają moje filmiki. Chyba że jest jakiś inny powód. Okej. To myślę nad tym tuningiem tego samochodu. Jaki kolor bym go potem by pomalować.
Dobrze, niebieski, mam pełno tych niebieskich neonów. Jakieś felgi wstawić. W ogóle nie wiem, czy ten samochód przypadkiem nie sprzedać. Ale to seryjnie, powinienem go seryjnie przetestować. Na moim torze testowym. Teleport. No więc. Co jest? Aha. To nie. Gdzieś widać, że ten samochód nie jest Goxa. W sumie chyba miałem kiedyś go. Tylko, że sprzedałem, był strasznie słaby. Miałem chyba go w wersji... pięknej. O. Była piękna i bestia. I właśnie ten samochód był w wersji pięknej. W sumie diament pozbieram, bo mam właśnie pusty. W ogóle mam jeszcze... No dobra, najpierw przetestuję go. No więc, jeśli chodzi o... Wróćmy do tematu na temat Fuska, vloga i tak dalej. Więc będą tam umieszczać te posty i tak dalej, też wiecie. No i w sumie z Luskiem będę chciał tworzyć jakieś wspólne materiały. Mieliśmy dzisiaj na coś nakręcić, ale niestety jego komputer został uszkodzony. Miało to być o GRO. Możecie się domyślać, co ten skrót oznacza. Ale dowiecie się na pewno co jutro. Jutro. Może nawet dzisiaj będzie jeszcze, jeśli będę miał czas, oczywiście. I mieliśmy wspólny materiał nakręcić. Ja, Luzok i Scientist. Ale niestety Luzka nie będzie, bo się coś zepsuło. Chyba, że nagle naprawi komputer. Aha. Dobra. W każdym bądź razie... jutro albo dzisiaj możecie się spodziewać materiału właśnie z tej gry, której powiedziałem, z której musicie się domyśleć. A domyśleć się jest bardzo łatwo właśnie śledząc vloga. Zaprezentujemy tam grę zespołową. Ogólnie rzecz biorąc, reaktywuję moją serię z grami free to play. Więc wraz z Mr. Scientistem będziemy właśnie grać różnego typu gry MMORPG. Ogólnie we wszystkie gry darmowe, jakie nam przyjdą do głowy, które są godne uwagi. Dlatego będzie jutro te GRO. I później zapewne za 2 tygodnie dopiero. Oła! Będzie następna gra darmowa. I będzie to tak, nie wiem, chyba właśnie co 2 tygodnie mniej więcej. W sobotę, niedzielę. No więc, to było tyle, jeśli o to chodzi. Dalej, właśnie, dość ciekawa rzecz. W sumie te 50 subów w sumie jakoś 5 dni nabiłem. Ale to w sumie, już wcześniej o tym mówiłem, że to w sumie dzięki temu, że zacząłem współpracować pracować nie z podkreśleniem, a z cytatem, że współpracować z Luzkiem. I w sumie stąd to się wzięło. Jestem przynajmniej zadowolony, że ktoś mnie odkrył. Że dzięki Luzkowi ktoś mnie odkrył. Dobra. To w sumie chyba tyle, jeśli o to chodzi. Nie zbliżałem na maksymalną prędkość. Dobra, w sumie mogę później dokończyć to testowanie tego samochodu, ale już wiem, że chyba go sprzedam, bo z wyglądu mi się nie podoba. W ogóle, o super, obniżenie drugiego zawieszenia, jak ja się cieszę. No to może jeszcze wam pokażę, co kupię za te busy, które kupię. I co
co dostałem jeszcze? Dobra, najpierw przejdźmy do giftów. Znajdźmy to właśnie, to. Naszą Eclipse. A raczej tego elitarnego Eclipse nie sprzedam, choć myślałem nad tym. O! Kolektor Mitsubishi. Dwie gwiazdki. Jej. Czekajcie, pod którymś klawiszem? O! Nice! Dobra. Mystery Pack. Super. Może coś mi ciekawego wyleci. Dobra. No dawać, nie pierdzieli się. Ogólnie ta Eclipse jest bardzo dobra. Ja mam zwykłą wersję tej Eclipse. I naprawdę dość mocno wymiata. I ta elitarda niby jest trochę lepsza, choć nie wiem w sumie. Z prowadzenia nie to chyba. Choć mi się wydaje, że trochę inaczej się prowadzi. W sumie nawet nie spojrzałem, jakie mam części. Ale wiem, że mam odcenę, prawda? W sumie bardzo fajnie mi się nią jeździ. Ale zdecydowanie wolę zwykłą wersję. Szkoda, że nie mam w niej bodykita. Ten bodykit, co mamy w elitarnym, w ogóle mi się nie podoba. Okej. To jeszcze tylko sprawdzić. Właśnie, miałem jeszcze wam pokazać, co chciałem kupić. Jeden bardzo... Są, który... W sumie jest tylko na promocjach, a jest bardzo dobry, który mi się także podoba. Jest to Chevelle SS. Tak, to jest właśnie ten samochód. Bardzo fajny. Ma mocne nitro. I właśnie go kupuję. Okej. W sumie jeszcze muszę spojrzeć, czy nie ma coś ciekawego. Chemii 300C, ale wolałbym go w wersji Moloch. Oj, Dodge Charger koncept. Nad tym to już bym musiał pomyśleć dłużej. Bo wolałbym ten boost zostawić na jakiś samochód typu jakiś droższy samochód, który będzie na promocji typu Aventador. Dlatego jeszcze pomyślę nad tym, czy nie kupić jednak tego koncepta Challengera. Ale okej. Sprawdźmy, co ten Chevelle jeszcze ma do zaoferowania. Tunik wizualny jak dla mnie jest najważniejszy i pierwsze co wchodzę to właśnie niego. Już zobaczyć, czy fajnie można odpisywać tą górę. Come on! O, już myślałem. O. Ciekawe. Co tu dalej mam? Spoilery. Spoilery bym taki wsadził. Na pewno nie ten. Ten bym na pewno wsadził. Ciekawe jak z tamtym budynkiem byli mam. Kurde, co ja. Spoiler prawie cały zamaskowany. Te busy nie będę na pewno kupował budkita. W ogóle coś słabo poszerzają ten samochód, te budkity. Zauważyłem. Dobra. Tak kupię spoilerek. Albo nie będę was zanudzać, bo domyślam się, że zanudzam was trochę tym moim
pierdzieleniem. Tylko pokażę wam moc Nitra. Chyba jeden z naprawdę niewielu muscle carów, które ma, o ile nie jedyny, który ma mocne nitro i którym naprawdę można wygrać. Choć widzę, że jego skręt już jest z moim kłopotem, że trochę się tak buja, więc prawdopodobnie jest bardzo niestabilny na wyskokach. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajny samochód, bardzo się cieszę, że go mam. Na pewno dość często będę nim jeździł. I jeszcze raz nitro. No i świetnie. Okej. To może tyle, jeśli o to chodzi. Okej. Może tak się ustawiło. O, proszę bardzo. Więc to tyle, jeśli chodzi o mój mały audiolog na temat to, co się ostatnio działo u mnie. Na pewno najbardziej istotną rzeczą był właśnie nucek i blog. No i w sumie to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Do zobaczenia w następnym materiale, który pojawi się chyba dzisiaj albo jutro. Więc siema.